Cześć, witajcie na kanale Flip na Pierwotnym. Dzisiaj moim wspaniałym gościem jest Natalia Dresiak. Dzień dobry. Trener i pośrednik nieruchomości z 16-letnim doświadczeniem w Warszawie. I nie tylko, ale głównie w Warszawie. To się zgadza. Dzisiaj przepytamy Natalię, jak wygląda rynek z punktu widzenia pośrednika. Czy w ogóle ktoś kupuje mieszkania? A jeżeli tak, to czy płaci gotówką, czy się kredytuje? No i przede wszystkim. Czy to są Polacy, czy jednak mimo wszystko mamy troszeczkę tego klienta z zewnątrz. Ale może od początku, jakbyś chociaż w trzech słowach się przedstawiła, e, dlaczego w mojej ocenie oczywiście, ale jakbyś potwierdziła to naszym wizom, ten twój punkt widzenia na Warszawę jest troszeczkę inny niż reszty pośredników, z którymi mam przyjemność bądź nieprzyjemność mieć kontakt. No, dobre pytanie. Drodzy Państwo, drogi Maćku, dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. To jest tak, że ja mając 16-letnie doświadczenie w branży, to trzeba sobie tu jasno powiedzieć, że od 2017 roku głównie też współpracuję z inwestorami. Stąd mamy takie, a nie inne zdanie o sobie. Bo jednak obsługa tych klientów fliperowych to jest główne źródło dochodu mojego i mojej firmy. A wielu pośredników no ma takie zdanie o fliperach. Nie przepada. O tak, może tak <noise> będzie dobrze. <noise> nie przepadają się te dwie gałęzie z sobą za bardzo biznesowe, a to szkoda, bo bo to jest akurat bardzo dobra droga do wspólnego biznesu. Też tak uważam. Sam jestem, oprócz tego, że jestem fliperem, jestem pośrednikiem i, i można to połączyć i skorelować. Tylko trzeba znaleźć wspólny mianownik. Tak, rynek jest duży. Ja uważam, że starszy mieszkania i miejsca naprawdę dla nas wszystkich. Nie trzeba, nie trzeba się o to kłócić, ale przejdźmy do szczegółów. Powiedz, jak Twoim zdaniem dzisiaj wywiad nagrywamy 20 września 2024 roku? Jak dzisiaj wygląda rynek i chciałbym, żebyś powiedziała mi, jak wygląda wrzesień, a jak wyglądał drugi kwartał tego roku. Żebyśmy sobie zestawili, czy coś się zmieniło, jak wyglądają te trendy na rynku. Nie chodzi mi o to, że teraz się buduje kawalerki, tylko chodzi mi o tą stronę popytową. Chodzi mi okay. o tych klientów, jakie oni mają oczekiwania wobec Ciebie jako pośrednika. Jeżeli chodzi o obecną sytuację na rynku w tym, w tym roku, bo zeszły rok no to był wiadomo fantastyczny, bo mieliśmy kredyt BK 2 więc wszyscy zacierali ręce i był biznes niesamowity. Jedni się cieszyli inwestorzy, że rosną ceny. Sprzedaż była bardzo szybka, klienci nie zdążali podejmować decyzji, bo oferty uciekały z rynku. Natomiast w tym roku widzimy bardzo dużą zmianę. Oczywiście mieliśmy obiecany kredyt na start. Eee, na czym nie my, tylko społeczeństwo. No, powiedzmy, że my też, eee, więc był obiecany kredyt, potem się te zdania zmieniały raz w jedną, raz w drugą co też powodowało takie pewne rozchwianie na rynku. Obecnie mamy taką sytuację, że mamy zastój i należy o tym powiedzieć. Ten zastój jest odczuwalny na rynku, ale co ciekawe, nie widać obniżek cen. To jest bardzo ciekawa sytuacja na rynku nieruchomości, bo faktycznie jest zastój, ale ten zastój, ja z racji tego, że mam 16 lat doświadczenia, od 2008 roku jestem na tym rynku i naprawdę widziałem już bardzo wiele, jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, to chcę też Trochę może państwo uspokoić, bo, bo to nie jest tak, że ten zastój to jest taka sytuacja, że nie ma transakcji. My przez te ostatnie 5 lat na, przyzwyczailiśmy się do sytuacji, że wrzucamy ofertę i w ciągu kilku dni mamy transakcję, a teraz wracamy do takiej normalności, spokoju, gdzie po prostu ten klient kupujący ma czas obejrzeć nieruchomość, zastanowić się i porównać sobie nieruchomości, bo nieruchomości zaczyna być na rynku więcej. Natomiast to też nie jest tak, że nie ma transakcji. Taki chyba najgorszy okres, o którym mogę powiedzieć w tym roku, bo myślę, że też tu nie ma co ukrywać, bo wszyscy w tej branży widzimy jak jest i dla, dla wszystkich klientów to też jest może ważna informacja, to takim okresem dosyć słabym to był maj i czerwiec. To były dwa miesiące w tym roku, gdzie faktycznie trochę zaczęliśmy drżeć, co z tymi transakcjami, co z tymi klientami, bo nawet nie chodziło o transakcje. Chodziło o to, że nie było zapytań na oferty, po prostu ten klient jakby troszkę się wstrzymał z decyzyjnością, bo nie było jasnego komunikatu. Jedni tak naprawdę czekali na komunikat, czy ten kredyt będzie, czy go nie będzie. Raz jedni mówili, że będzie, drudzy mówili, że nie będzie. To miało wpływ zarówno na klientów gotówkowych, jak i kredytowych. Natomiast obecna sytuacja jest taka, że ten rynek się ożywił. Jakby te transakcje są. On wraca. On wraca, on bardzo stabilnie sobie działa. Mamy transakcje. No z zeszłego tygodnia mam dwie transakcje, gdzie no to też, jak pytałeś, kto dzisiaj kupuje, no to też tak naprawdę mamy dosyć dużo klientów nadal ze wschodu. Czy Cały to z Ukrainy, czas. czy z Białorusi. Ja akurat ostatnie dwie transakcje w zeszłym tygodniu zrobiłam z klientami z Białorusi i tu też jakby ważna informacja zarówno do pośredników, jak i do fliperów, żeby się otworzyć na współpracę, bo jednak klient ze wschodu, który nie mówi biegle w języku polskim, a najczęściej posługuje się językiem rosyjskim, to ma duże trudności, żeby znaleźć u nas nieruchomość i ma duże trudności, żeby przejść przez całą tą procedurę. I bardzo często jest tak, że ci klienci chcą współpracować z pośrednikami, którzy mówią biegle w języku rosyjskim, albo są po prostu ich narodowości. I jeżeli pośrednicy mają oferty, a nie są otwarci na współpracę, to może mają mało transakcji. Ja na tą współpracę od zawsze jestem otwarta, czy to jest pośrednik tutaj, który pracuje od wielu lat, czy dopiero jest przejezdny i dopiero zaczyna na tym rynku działać. Jak ma klientów, to jestem otwarta. Ja po prostu obsługuję jedną stronę transakcji, on obsługuje drugą i dzięki temu te transakcje są. Tak samo fliperzy bardzo często się zamykają na współpracę z pośrednikami. Szczególnie tą współpracę na wyłączność, o tym powiem, bo właśnie bardzo często jest tak, że współpraca z pośrednikiem na zasadach wyłączności, czy z umową z klauzulą wyłączności, pozwala pośrednikowi współpracować z wieloma innymi pośrednikami. Okej, okay, ale od razu przy, muszę tutaj e, wbić e, taką troszeczkę igłę. Tak, tak, ja wiem co chcesz zgadzam, powiedzieć. Jeżeli... Wybierajcie <noise> dobrych pośredników. Nie, że wybierajcie dobrych, tylko wybierajcie przede wszystkim takich, którzy posiadają Spójrzcie. chociaż podobną wiedzę. Do e, inwestorów, którzy sprzedają to mieszkanie. Ja pamiętam, jak 7 lat temu e, sprzedawałem mieszkania i musiałem edukować pośredników, bo w pewnym momencie miałem dużą Oj, Maciek, pulę mieszkań to było i tłumaczyć temu. im, co to jest sesja. To teraz najpierw dawałem mu mieszkanie, potem mu tłumaczyłem, co to jest sesja. On nie rozumiał rozrysowywałem mu na karce przebieg transakcji i jeszcze musiałem mu za to płacić prowizję i dlatego mam taki dystans troszeczkę Dobra, do tego. Dobra, to ja powiem jak baba <noise> na targu. Szczerze, mało mnie to interesuje, co robiłeś 7 lat temu, bo drodzy państwo, ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami mówi jasno, że pośrednik jest od skojarzenia stron. Czyli ja wiem, że czasy się zmieniły i pośrednicy mają bardzo dużą wiedzę i bardzo o tą wiedzę dbają, ale dla jasności kojarzenie stron nie polega na tym, że ja mam wiedzę z zakresu mieć prawnego, budowlanego i całego innego, prawa na notariacie, tylko ja mam ci przyprowadzić klienta. E Klienta na konkretną transakcję. Tak, znaczy, żeby była jasność. Ja tutaj nie bronię tych pośredników, którzy nie mają wiedzy, tak? tak jakby chcę też. To są, znaczy, ja to, skąd y są te pieniądze u pośredników? Na niej się też dosyć ciężko pracuje i nie bronię byle jakości, żeby była jasność. Tak samo uwagę chcę zwrócić klientów na to, że nie każda umowa z klauzulą wyłączności jest dla nich dobra, bo dzisiaj też mamy pato sytuację w pośrednictwie, że pośrednicy przez to, że ci dobrzy pośrednicy zrobili dobry marketing, pokazali się z bardzo dobrej strony przy tej współpracy z klientem na wyłączności. Wyłączność, to te miernoty, przepraszam za słownictwo, weszły w to wszystko i tak naprawdę zrobiły sobie biznes na zasadzie: blokują ofertę umową na wyłączność, A ale nie, nie, nie współpracują z innymi pośrednikami. Więc, jakby tutaj zwracam <słuch> Waszą uwagę, um, też inwestorzy, że wybierając pośrednika, warto zapytać o to, czy ten pośrednik współpracuje z innymi pośrednikami, bo jeżeli nie współpracuje, jeżeli bierze prowizję z dwóch stron. To, to i tak wam tej oferty bardzo często nie sprzeda przy obecnym rynku, bo pośrednik z Białorusi czy z Ukrainy ze swoim klientem nie ma szans, żeby sprzedać waszą ofertę. więc o takich... Żeby kupić. Żeby kupić, tak, tak, tak przepraszam, że kupić. Więc w takich sytuacjach, no o tych pato sytuacjach też należy mówić, nie? Tak, no to musielibyśmy rozgraniczyć, żeby była jasność i nie było tutaj wątpliwości, że mamy pośredników, którzy znają się na swojej robocie i są przede wszystkim merytorycznie przygotowani, no bo to, że mówisz o otwartość i tak dalej, ja się zgadzam, ale on musi wiedzieć, jak przeprowadzić transakcje. No, oczywiście. Tak wygląda rynek, że inwestorzy kupują na JDG, na spółki ZO. Mamy nową ustawę deweloperską, która obowiązuje już dwa lata, ale na każdej inwestycji od 1 lipca. Te przepisy się zmieniają dynamicznie, jest fluktuacja na rynku i racja, to co 7 lat temu było podstawą i filarem, czyli sprzedaż na sesję, dzisiaj teoretycznie wyszła z rynku, bo jest zakaz sesji ale faktem jest, że jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i masz wspólnotę małżeńską ze swoim małżeńs ze swoim żoną bądź mężem, to i tak podpisujesz umowę deweloperską, z której możesz podpisywać umowę cesji, więc ten zakaz cesji, który notabene wszyscy mówią, że cesja wyszła z rynku, tak do końca nie działa. Nie chcę tu wchodzić w te szczegóły, ale ta osoba, która w Warszawie chce ode mnie niemało pieniędzy za sprzedaż nieruchomości o wartości miliona złotych, e powinna wiedzieć, jak temu klientowi to wytłumaczyć? Bo sprzedaż mieszkania, czyli kupuje mieszkanie na rynku wtórnym, podpisuje umowę przeniesienia własności. Jestem widoczny w księdze wieczystej, a sprzedaż mieszkania niewybudowanego czy wybudowanego na rynku pierwotnym to są dwie różne transakcje. No tak to wiemy. I skojarzenie tych osób jest trudniejsze, uważam. Dlatego tak mało pośredników współpracuje z fliperami. Być może, ale dobra. To na temat tej współpracy, to myślę, że trzeba będzie kiedyś zrobić inny wywiad i po prostu stworzyć taki katalog dla pośredników i dla bliperów. Na co obydwie strony powinny zwracać uwagę, żeby ta współpraca była efektowna. Bardzo dobry pomysł. <grych> A ja bym chciał też tutaj potwierdzić to, co mi powiedziałeś na temat tych klientów ze wschodniej granicy. Sprzedawałem ostatnio mieszkanie w Purszkowie. Przy stacji PKP i też moimi klientami, akurat byli klienci z Ukrainy, nabywali nieruchomość za gotówkę dla swojego dziecka, które to studiuje i też pośrednikiem była obywatelka Ukrainy, która biegle mówiła po polsku, biegle mówiła po ukraińsku. I gdyby tej pośredniczki nie było w tej transakcji, to by nie, było transakcji. nie byłoby technicznej możliwości, żeby, żeby zawiązać w ogóle, nie byłoby w ogóle szansy, bo ci klienci. Byliśmy wystraszeni, bo ktoś ich wcześniej oszukał na jakiejś transakcji. Sytuacja była taka, że to była specyficzny rodzaj umowy. Ja musiałem wpłacić 100% za mieszkanie do dewelopera, klienci musieli wpłacić 100% na depozyt, czyli żeby zrealizować transakcję, to 200% wartości mieszkania trzeba było wpłacić na dany moment. No więc nietypowa sytuacja. Ale ten pośrednik po prostu czuwał nad nimi. Więc ja też e, dla mnie to jest żaden problem, no bo ja jestem jakby otwarty na wszelkiego rodzaju transakcje, ale jako tip to uważam, że tak. Że musimy z nimi rozmawiać, i bo tego wymaga rynek. Dlatego, jak się mnie pytasz, czy rynek stanął i czy jest mniej transakcji, to uważam, że on się stabilizuje i mamy nowego klienta, którego musimy po prostu nauczyć się obsługiwać, a nauka obsługi takich klientów jest po prostu otwarcie się na współpracę. Zgadzam się, a powiedz, jeżeli chodzi o segmenty mieszkań, bo i obsługujesz tanie budżetowe nieruchomości, tanie, mm -hmm. tanie to mam na myśli, one nie są tanie. No w Warszawie do 600 tysięcy, to <noise> jest produkt, który idzie tak naprawdę w kilka dni. Tak, żeby była jasność, one nie są tanie drodzy widzowie, one są po prostu najtańsze w Warszawie i z drugiej strony mamy rynek pół premium bądź premium, powiedzmy takie mieszkania po 2 miliony złotych. Jak dzisiaj według ciebie wygląda ta struktura klienta kupującego, na co masz więcej zapytań? Cały czas niezmiennie od lat jest największa grupa potencjalnych klientów na nieruchomości takie do 600 tysięcy, czyli może no, wcześniej to były tańsze nieruchomości, dzisiaj one są do 600. Natomiast co się dzisiaj dobrze sprzedaje i na co naprawdę jest duże zainteresowanie, to są przede wszystkim nieruchomości w nowych budownictwach. Z racji tego, że no, jest to nowe, Dwa, mamy garaże, bo to jest dosyć dzisiaj istotne. Większość osób ma samochód i chce mieć gdzie go parkować, a, a czasami nawet i dwa samochody, więc ten parking jest istotny. No i kolejna rzecz, która jest naprawdę kluczowa, to jest dojazd do centrum. Pomimo, że nauczyliśmy się pracować z domu i ta praca zdalna jest już dzisiaj dosyć mocno modna i taka zaakceptowalna przez większość firm, to i tak chcemy mieć dobry dojazd. Czyli komunikacja miejska jest dla nas kluczowa na linii metra, czy to nawet tego przyszłościowego metra, czy tego obecnego metra to... Ono chyba będzie. No chyba będzie. <laughs> Bądźmy dobrej myśli, tak? Bo można być złej. <laughs> tak, ale generalnie no, te dobre lokalizacje i te tańsze mieszkania. Natomiast... Też widzimy, no dzisiaj jest, pomimo, że nie ma jakichś dopłat, jeżeli chodzi o kredyty, to i tak ten kredyt jest dosyć łatwo dzisiaj do uzyskania i te, te zdolności kredytowe już nie są tak niskie klientów, jak były jeszcze rok czy dwa lata temu. Więc to się wyrównało i tych klientów kredytowych mamy coraz więcej na rynku. A z racji tego, że ten klient kredytowy zaczyna królować na rynku, no to też musimy brać pod uwagę, że jak ktoś bierze kredyt na 30 lat i ratę kredytu ma w granicach, nie wiem, 5000 tysięcy złotych przy mieszkaniu za 600 tysięcy, no to ten klient naprawdę się zastanawia i on chce wybrać tą ofertę dla siebie najlepszą, więc to już nie jest decyzja w przeciągu godziny o zakupie, tylko to już jest decyzja w przeciągu kilku dni. I my musimy się nauczyć cierpliwości do tego klienta. tak? To jest kolejna rzecz, którą. Nie puszczowania go. Tak, tak. Eee. naciskanie na klienta dzisiaj robi złą robotę. Jeszcze rok temu mogliśmy mówić okej, okay, pani się zastanawia, za drzwiami stoi kolejka chętnych i ta dziewczyna ta pani w przeciągu godziny podejmowała, czy nawet kilku sekund podejmowała decyzję, biorę, chociaż mnie nie, jeszcze nie zdążyłam sprawdzić zdolności kredytowej. Natomiast dzisiaj klienci nie dość, że chcą sobie dobrze zbadać zdolność kredytową, to chcą sobie jeszcze porównać oferty między bankami. Więc to też jest taki proces, który nam wydłuża sam proces decyzyjności i sam proces transakcji. Natomiast y, transakcje na rynku są, zmienił się klient. Zgadzam się. A takie pytanie w sumie teraz mi przyszło do głowy. Jeżeli mamy klienta na taką budżetową, budżetową, może nie budżetową, ale jedną z tańszych nieruchomości, jeżeli chodzi o rynek pierwotny, z tańszego segmentu w Warszawie, to ile taki potencjalny klient ogląda mieszkań? zanim podejmie decyzję, że chce mieszkanie, nie wiem, numer 1 bądź numer 2, jaki na przykład mu się przedstawia portfel, 3, 4, 5 mieszkań w podobnej lokalizacji, o podobnej strukturze, czy ci klienci dzwonią na to konkretne, jedno wymarzone mieszkanie, bo zobaczyli piękne zdjęcia w internecie, jak tutaj wygląda ten proces doprowadzenia klienta do finalizacji, do zamknięcia go na tym końcowym produkcie? To jest bardzo trudne pytanie, żeby odpowiedzieć jednym zdaniem, ale powiem to z takiej mojej, takiej mojej praktyki. To wszystko zależy, czy klient kupujący pracuje sam, czy pracuje z pośrednikiem. Zaznaczę dobrym pośrednikiem. Dlatego, to że... już wiemy. Ta. Dlatego, że jak klient kupuje sam, bez pośrednika, to ogląda mnóstwo ofert w internecie i coraz więcej ofert też ogląda na żywo. Nie do końca zastanawiając się, co jest dla niego dobra, co jest zła. Jeżeli trafia na dobrego pośrednika, to ten dobry pośrednik siada z nim do Stołu, bierze kartkę papieru, zastanawiamy się, e, e, tak naprawdę, może nie zastanawiamy się, tylko deklarujemy jego potrzeby, jakie on ma potrzeby pod kątem jego życia, jego życia prywatnego, życia zawodowego, jego rodziny, z którą będzie tam mieszkał, i na podstawie jego potrzeb przygotowujemy mu ofertę. Ja najczęściej przygotowuję maksymalnie dwie, trzy oferty i robię z tego transakcję, wiedząc, czego klient oczekuje. Tak? Natomiast jeżeli trafia do mnie klient yy, z ulicy, czyli on nie pracował ze mną wcześniej, tylko przychodzi do mnie na ofertę, to taki klient najczęściej, dłużej podejmuje decyzję i ja nie mam aż takiego wpływu na jego decyzyjność, bo nie do końca go znam. Tak? Natomiast jeżeli on się otworzy i ja go przepytam, a umiem przepytywać klientów, to, to faktycznie wtedy to. Tą, Właśnie tą, widzę, tą że transakcję, nie wiem kto z kim wywiad prowadzi. <laughs> to tą transakcję faktycznie wtedy robię szybciej. Nie ma tutaj złotej furtki. Dzisiaj mamy taki czas, że klienci naprawdę mają możliwość po bo tych ofert jest dużo. Tych ofert jest dużo. Ale też warto wspomnieć czy to o tym. Ale jest dużo dobrych ofert, Czy po prostu mamy wysyp e, towaru na ulicę, a i tak e, znalezienie tej perełki tak naprawdę e, dla docelowego właściciela jest trudniejsze, czy po prostu dzisiaj zwiększyła się podaż mieszkań ze względu na to, że popyt trochę odpłynął? Znaczy na pewno jest dużo ofert. Jaka jest ich jakość? Trudno mi powiedzieć w sumie, bo ja, my jako pośrednicy, ci dobrzy pośrednicy, <laughs> pracujemy też na off-markecie, czyli mamy oferty, których w ogóle nie wypuszczamy na rynek. Więc jak klient chce kupić coś ekstra, to i tak musi do nas zadzwonić, bo my mamy no te oferty w systemie MLS, to jest system wymiany ofert ogólnopolski przez Stowarzyszenie Warszawskie Nadzorowane, więc... Więc w tym, w tym systemie mamy ofertę, których i tak nie znajdziesz na rynku bardzo często, i te transakcje idą bardzo szybko. Także, jak ktoś chce sprzedać nieruchomość, no to tym bardziej zachęcam do współpracy z dobrym pośrednikiem. Jakby chciał ktoś sprzedać szybko i czasem drożej niż na rynku jest to możliwe. Natomiast, jeżeli chodzi o klienta kupującego, to też zauważyłam taką rzecz, że jak pytam klientów, jak dużo oglądają nieruchomości, to w internecie bardzo dużo. A na żywo kilka. I naprawdę klient, który jest gotowy kupić nieruchomość, to ją kupuje. Bo te nieruchomości, dobre nieruchomości i tak uciekają z rynku. Yy, jeszcze rok temu takie mieszkanie do 600 tysięcy powiedzmy, no dam przykład ostatniego mieszkania, które sprzedałam w 3 dni, od wystawienia oferty do podpisania umowy przedwstępnej było dokładnie 5 dni, ale do prezentacji było 3 dni. I to też była prezentacja tylko, dlatego, że zrobiłam sobie dzień otwarty i wcześniej nikomu nie pokazywałam. Czyli tego jednego dnia przyprowadziłam kilku klientów i, i po prostu wybraliśmy najlepszą ofertę. A prawdą jest to, że tego dnia tak naprawdę było 3. Prezentacji i trzy osoby złożyły ofertę zakupową. Wybraliśmy dla sprzedającego najlepszą ofertę. Więc każdy z tych klientów był gotowy kupić. To była oferta 28, 28 metrów na Pradze północ, w kamienicy na pierwszym mieszkanie. piętrze. Tak, no bardzo płynne mieszkanie z 1955 roku, kamienica. Możesz zdradzić cenę, żebyśmy od razu mieli poglądować? Jak, jak nie wyglądało. podam ulicy, to mogę zdradzić cenę. Cena była 550 tysięcy i cena transakcyjna była 545. 000. Także 5000 zostało opuszczone. To co nawet wypadało, no bo klienci zawsze czegoś oczekują, chociaż na ten akt notarialny. Tak, ta cena i tak była wyższa niż sprzedający oczekiwał, że będzie, tak? Więc ona była zadowalająca dla dwóch stron, więc ta transakcja była naprawdę przyjemna i to też była taka sytuacja pokazująca, że no to nie jest stanie mieszkanie, bo to jest 28 metrów, to Dokładnie. jest jeden pokój tak, z oddzielną kuchnią. Ale prawda jest taka, że no takich mieszkań na rynku nie ma i ci klienci, którzy tam przyszli, to każdy był gotowy kupić i klientów do 500 tysięcy jest mnóstwo na rynku. Naprawdę mnóstwo. Tylko takich ofert brakuje po prostu. No i teraz pytanie, Maćku, to jest z twojej perspektywy? Myślisz, że jest szansa, że te ceny spadną? Wiesz co, ja tylko mogę odpowiedzieć, jeżeli chodzi o rynek pierwotny, bo jak będzie wyglądał rynek wtórny, kiedy wejdą te przepotężne koszty termomodernizacji, nie znam odpowiedzi na to pytanie, czy te spółdzielnie, te wspólnoty jakoś to udźwigną, uniosą, czy będzie odpływ tych klientów. Ale jeżeli chodzi o perspektywę rynku pierwotnego i możemy tutaj sfokusować się tylko i wyłącznie na Warszawie. To ja ze swojej perspektywy jako nabywca, jako flipper, jako osoba, która siedzi 10 lat w biznesie, to nie mam dzisiaj żadnej przesłanki do tego, żeby inwestycja, która zacznie się budować w styczniu, lutym przyszłego roku, była tańsza niż inwestycja, która jest dzisiaj wybudowana i deweloperowi zostały mieszkania do sprzedaży. Jak przeanalizujemy każdy punkt w procesie, czyli czas oczekiwania na pozwolenie na budowę. Koszt pieniądza w czasie, który mamy teraz na najwyższym poziomie od ostatnich chyba 15 lat w Polsce. Koszty wytworzenia, chodzi mi tutaj o koszt siły roboczej, no wzrost tej płacy minimalnej, zaraz będzie znowu podwyżka, jakby no całościowo ta ekipa budowlana nas więcej kosztuje. Wzrost ten działek, no bo on musiał z automatu później kupić. Koszty obsługi, no bo koszty sprzedaży, koszty marketingu, to wszystko rośnie z racji tego, że liczba oferentów. Jest coraz większa, to przedostanie się do świadomości klienta, szczególnie nowo powstałego dewelopera, który nie ma zbudowanego brandu, to są potężne, potężny kapitał, który idzie, żeby dotrzeć do tych ludzi, że on w ogóle to buduje. To co by miało go skłonić do tego, żeby produkt, który będzie finalnie gotowy za dwa lata, sprzedać taniej niż on dzisiaj jest? No to by poszedł kupić do tego dewelopera gotowe produkty i je flipował, gdyby tak miało być. Prezes jednego z największych e, deweloperów w Polsce powiedział, że zarabiają już 50% e, marży na, e, na mieszkaniach. Tylko, że ta marża jest liczona od tego, że oni angażują stosunkowo mało kapitału, ponieważ finansują te nieruchomości z wpłat nabywców zgodnie z postępem prac na budowie. Więc ten zysk. Jest liczony od zaangażowanego kapitału. To nie jest tak, że jak cena e, mieszkania w Warszawie jest 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy, to ten deweloper buduje to za 8, tak, i dokłada drugie tyle, to tu jest 50%, bo to tak nie wygląda, bo weźcie pod uwagę, że na pozwolenie na budowę w Warszawie czeka się 4 lata. Ja to wiem, tylko problem jest taki, że media to tak rozdmuchały tego nikt nie bierze pod uwagę, że 4 lata 50... trzeba czekać na, na to, żeby budować blok. To... 50% marży dewelopera. Tak, tak. Też to słyszałam i też. To jest niebotyczny horyzont czasowy. Duża. To wyobraźcie sobie, że macie, nie wiem, x, x milionów, kupujecie działkę i wy wiecie, że tam koparka wiedzie za 4 lata. To ile w ogóle nerów? Czy w ogóle dostaniecie te warunki zabudowy, czy dostaniecie pozwolenie na budowę? Nikt nie weryfikuje tego. A jak... w międzyczasie też zmieniają się ustawy. No oczywiście, że tak. Zmienia się y, powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna i tak dalej. Zmienia się y, chociażby standard tych budynków, których trzeba budować, y, jakby ocieplenie i tak dalej, i tak okay. dalej. Czyli podsumowując, to uważasz, że cena nieruchomości na pewno nie pójdą w dół? Tak. E Inaczej ja uważam, że ceny nieruchomości i rynek wraca do normalności będzie wyglądał tak jak w 2017, 2018-2019 roku, czyli wracamy do poziomu 3,5 tysiąca sprzedanych mieszkań w sześciu największych aglomeracjach w Polsce. Będzie tak, jak było wcześniej, czyli kupuje mieszkanie, wykańczam, sprzedaje. Ten okres będzie trwał około pół roku, a nie tak jak wcześniej powiedzieliśmy dwa tygodnie, i ceny nieruchomości będą rosły w sposób naturalny o wskaźnik inflacji. Nie mam oczywiście kryształowej kuli, to jest moja subiektywna ocena, ale skoro masło drożeje w sklepie średnio, nie chodzi mi o te skoki, co ostatnio kosztowało 5, a teraz 10, tak? Tylko naturalnie tak? rośnie 3, 3, 3, 5, 7% w skali roku, to tak samo będą drożały te nieruchomości. No bo pieniądz się szmaci, pieniądz traci na wartości. Więc nie ma tutaj perspektywy i przestrzeni do tego, żeby dzisiaj mieszkanie kosztowało w Warszawie 15 tysięcy za metr, uśredniając. Tak? Mediana jest chyba 17 500 całego rynku i ono za 3 lata kosztowało 17 500, bo to nie będzie ten wartość tego pieniądza nie będzie taka sama. On straci na wartości te 5, 7, 8% w skali roku bo on tak traci. Natomiast tu trzeba też się zastanowić, co będzie, jeżeli ten rynek faktycznie stanie. On w tej chwili się mocno stabilizuje um, i jakby nie widzimy tej przestrzeni. Ja przynajmniej nie widzę tej przestrzeni do jakichś wielkich obniżek cen, chociaż wiadomo, że będą okazje na rynku, bo zawsze się one zdarzają. Zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym, z uwagi na to, że każdy sprzedający ma inną potrzebę sprzedaży i ten czas go nieraz wykańcza, bo to nie jest kwestia tylko ceny, tylko koszt, kwestia czasu. W czasie. Koszt, koszt, w... koszt, koszt, koszt pieniędzy tak. w czasie. Więc możemy oczekiwać, nie okazji. Tylko pamiętajcie, że tanio kupuje tylko ten bogaty, i na okazję. Ten, który ma pieniądze. Dokładnie. Ostatnie pytanie. Powiedz a mi. tak dobrze się rozmawia. Jak będzie wyglądał klient jutra? Nie chodzi mi, że to będzie wtorek, yy, tylko Nie, ten jutro, klient. Akurat mamy piątek, a czwartek. Ten klient, jak będzie wyglądał w przyszłości. To ja, ja od razu dopowiem takie moje przemyślenia, które mam, że on cały czas, z dnia na dzień, praktycznie ma coraz większe oczekiwania. Co do produktu, co do jakości, co do tego, co znajduje się w mieszkaniu. No bo co on kupuje, nabywając mieszkanie? Oprócz tego, że ma gdzie spać. Wiesz co, Maciek, trochę tak, trochę się z tobą zgodzę i trochę się nie zgodzę, bo zależy, o jakim kliencie jutra mówimy. Czy mówimy o kliencie za 5 lat, czy mówimy o kliencie za 15 lat. Nie, za 15 to tak daleko nawet bym bał się zadać bo pytanie, za, ale myślę, że za 5 lat. Za 5 tak... lat, czyli jak popatrzymy na nasze dzisiaj no, nie mam dzieci, ale na, na dzieci w wieku, nie wiem, tam 17-18 lat, czyli to są osoby, które za 5 lat będą kupowały nieruchomości. Potencjalnie. Potencjalnie. To bez urazy, ale raczej to nie są osoby, które są ym, bardzo wymagające od życia. Bo jeżeli popatrzymy na obecną młodzież, to, jest to są to osoby, które są bardzo tolerancyjne i bardzo otwarte y, na to, co jest. Liberalne. Czyli, o, brakowało mi słowa, tak, są liberalne. To my, 30, 40-latkowie, jesteśmy z czasów, czyli lata 80., gdzie. Ja prawie 90. No dobra, ja prawie też, no, żeby nie było. Ale to my jesteśmy z czasów, gdzie już dużo na świecie było i w Polsce też, ale w wielu rodzinach się nie przelewało i na wiele rzeczy trzeba było albo zapracować, albo poczekać. Więc my, dochodząc do biznesu i do życia dorosłego, chcieliśmy mieć więcej i lepiej. Natomiast osoby liberalne akceptują to, co jest. Więc wcale nie jest powiedziane, że za te 5 lat rynek będzie bardziej wymagający niż jest. Ja mam takie. Może tutaj wkładam kij w mrowisko, ale na pewno na pewno stawiamy na rozwój, na pewno stawiamy na marketing, na pewno zmieni się pod kątem komunikacji międzyludzkiej, bo już to zauważamy, że młodzi ludzie częściej się komunikują z nami poprzez SMS-a, nawet w środku nocy, i później oczekują, że my będziemy to SMS-a odpisywać w środku nocy, bo one akurat siedzą sobie gdzieś tam. Albo na Messengerze. Albo na Messengerze, o tak. no Ja, ja ostatnie transakcje to głównie robię przez Messengera, nie Messengera, a Instagrama, więc. więc to w ogóle no kiedyś to było nie do pomyślenia, a jeszcze 5 lat temu bez portali internetowych to w ogóle sprzedaż nieruchomości to była naprawdę bardzo trudna. A dzisiaj tak naprawdę portale nieruchomościowe są odstawiane na bok, a idą social media i, i, i tak naprawdę reklama, która jest dedykowana pod określonego klienta. Więc to się zmienia. Tu widzimy dużą, dużą zmianę w komunikacji też w, w z klientem, tak? Jakby dzisiaj bardzo często przy tych młodych osobach, naprawdę, co jest bardzo trudne, bo to jest. Trudna odwaga cywilna, taką, wziąć taką odpowiedzialność na siebie, ale ja widzę, że przy tych młodych osobach bardzo często to ja za nich podejmuję decyzje, to ja ich popycham do decyzji na zasadzie oni się wahają, oni się zastanawiają, oni nie mają zdania, oni muszą to z kimś skonsultować, a jak siądziemy i rozrysujemy to jasno na kartce, co oni, oni potrzebują, na co ich stać, bo to też jest bardzo ważna odpowiedź, tak? I ile mają, jaki mają budżet, żeby mogli sobie w tym budżecie coś rozsądnego znaleźć, to się okazuje, że tu nie ma, nie ma innej drogi. Po prostu trzeba podjąć decyzję w tą albo we w tą i robić transakcje. A jednak osoby starsze, tak po 30, o tak bym to określiła, to są te osoby, które są bardziej decyzyjne. Te osoby same podejmują decyzje, ich nie trzeba w tej decyzyjności One już są świadome. Popychać. Wydaje mi się, że one już tak. są świadome, że e, swoich, swoich potrzeb, tego, gdzie chcą mieszkać. Myślę, że ta grupa 23-25 lat, o której wspomniałaś, e, to będzie grupa, która w dużej mierze będzie już się decydowała jednak na najem. Eee, bo nie będzie ich stać w dużej mierze na zakup nieruchomości. Jak mamy ceny najmu, a ceny raty kredytu to nadal stać nas na kredyt i, i kiedyś mieć swoje niż wynajmować mieszkanie w Warszawie. Pod warunkiem, że masz zdolność kredytową. Trzeba wziąć pod uwagę, że jest bardzo duża grupa osób, która wynajmuje mieszkania, dlatego że stać ich fizycznie na spłatę kredytu, ale bardzo trudno im jest go. Otrzymać. otrzymać. To też prawda, ale jest dużo też, o tym się nie mówi głośno, ale jest dużo produktów bankowych, gdzie wcale nie trzeba mieć wkładu własnego i ten wkład własny i ten, ta zdolność kredytowa dla młodych osób jest też inaczej liczona. Więc to nie jest tak nie, do końca... No teraz jest generalnie program, który jeżeli nie masz wpłatę, na wpłatę 10%, to możesz to sfinansować za pomocą pre, prefer, preferencyjnego kredytu dodawanego przez nasz szanowny rząd. Także tutaj jak najbardziej możliwości dla tych Młodych osób są. są. Tylko trzeba się rozejrzeć na rynku i naprawdę poszukać się tak, rozwiązań. Ale uważam, że zdolność gospodarstw domowych, jeżeli mówimy o przestrzeni, horyzoncie czasowym 5 lat do nabywania mieszkań, ona będzie malała, ponieważ średnia Czyli mediana wynagrodzeń nie będzie rosła tak szybko jak średnia cen nieruchomości? Ceny nieruchomości już przestały rosnąć, więc pytanie, czy dalej będą rosły, czy może jednak się zatrzymamy na jakimś, na jakimś momencie i może ta mediana się też zmieni. Więc jakby tutaj nie patrzyłabym tak zero-jedynkowo, że odskoczymy. Dwa, też popatrz na to z tej perspektywy, że jednak. Hmm, no, my jesteśmy w Polsce, my lubimy mieć swoje i to też nie jest tak, że ja zachęcam do brania kredytów, ale. My, czyli starzy ludzie, bo mówisz niekoniecznie. o mnie i o tobie. No, okej, okay, ale młodzi ludzie są otwarci na świat i też jakby więcej podróżują i nie widzą e, potrzeby. Powiedzieli, że jestem stara? O, doszło to do mnie dopiero, przepraszam znaczy, chodzi o to, że faktycznie młodzie, młode osoby nie widzą jakby potrzeby siedzenia w jednym miejscu posiadania One się... takiego jak my Dokładnie, ale z drugiej strony też mają rodziców, które ich dziś tam trochę kierują w tym życiu a kolejna rzecz, kolejna rzecz też jest taka, że musimy popatrzeć przez pryzmat, ym, y, przez pryzmat tego, że na najem też nie do końca tych ludzi będzie stać, więc może będzie okazja kupić Trochę taniej, trochę na lepszych warunkach kredytowych i mieć swoje, które później też się na przykład wynajmie. Znaczy się, e, złotym rozwiązaniem byłoby po prostu stopy procentowe i koszt kredytu taki, jak jest w Europie. Dzisiaj mamy średni no, tak. koszt kredytu w Polsce na poziomie 8,2 plus minus pół punkta procentowego. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły. Średni koszt kredytu w Europie jest poniżej 4%, czyli mamy dwa razy droższy koszt pieniądza. Dokładnie. I tak naprawdę wystarczyłoby, gdyby koszt kredytu był taki sam, jak tylko chyba Bułgaria i Rumunia ma tak drogie pieniądze jak my. Cała reszta ma 3,8, 3,7, 3,9 to jest Max. I to by wystarczyło, żeby naprawdę ci ludzie mogli sobie pozwolić. Na to, żeby mieć te własne mieszkania, jeśli by tego chcieli. Ale to jest tak tylko tytułem dygresji, że. Mm, Musi się jeszcze dużo zmienić. Są możliwości do tego, żeby każdego dostać w Polsce na to mieszkanie, bez znaczenia, czy ten deweloper zarabia 20 czy 30%. Ale no niestety to nie zależy od naszych działań, powiem szczerze. Natomiast jeszcze tutaj dodam, bo to jest a propos klientów, którzy przyjdą do nas za pięć parę. 10 lat. Natomiast też trzeba sobie pokazać, że rynek się bardzo zmienił pod kątem jakości. Tu mamy flip na pierwotnym, tak? Więc też warto y, powiedzieć to, że nawet w przeciągu tych ostatnich pięciu lat bardzo rynek się zmienił, bo dzisiaj ten klient, który obecnie kupuje, stawia na jakość. Dokładnie. I dzisiaj mamy klienta, który nie tylko stawia na jakość, ale porównuje tą jakość z innymi ofertami. Dzisiaj nie ma pędu zakupowego, dzisiaj klienci mogą sobie porównać, więc dzisiaj, żeby, jeżeli inwestor nadal chce dobrze zarabiać na rynku, to już nie tylko musi dobrze kupić tanio. Tylko musi tą ofertę dobrze zrobić. Musi postawić na jakość, na to, co dzisiaj na rynku jest. Te rzeczy się bronią. I tutaj jest bardzo duży szereg rzeczy, które należy, na które należy zwrócić, chcąc dalej zarabiać jako flipper na rynku. Jakość, nie jakość. Tak, przede wszystkim. Także dziękuję Ci bardzo za Twoje cenne spostrzeżenia rynku. Wam dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to poniżej jest link do Instagrama Natalii. Jest szansa, że jak napiszecie do niej diema. Nawet w nocy. Nawet w nocy, to rano wam na niego odpiszę. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Tobie dziękuję za wywiad. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.